Najstarszy zawodnik trzeciej ligi grupy drugiej ma lat 43. Najmłodszy 14 lat. Broni w Gdańsku Gdańsk. 7 spotkań jak na razie na jego koncie. Zainteresowanie klubów z ekstraklasy, zainteresowanie Sportingu Lizbona i pytania z każdego zakątku świata. Poznajcie Kubę Zielińskiego, młodego bramkarza, młodą nadzieję polskiej piłki, no kto wie, być może nową gwiazdę polskiego futbolu. Bo dużo szumu wokół ciebie ostatnio, jak sobie z tym radzisz i czy to jest dla ciebie mobilizujące, czy przeszkadza wręcz? Bardzo myślę, że mnie motywuje taka presja. Nie przeszkadza mi w mojej pracy. Motywuje mnie do dalszych celów, do dalszych osiągnięć. Mm-hmm. I nie mam problemu. Czyli wszystko jest ok, znosisz to, nie masz nieprzyspanych nocy, wszystko jest normalnie, wysypiasz się. Przed pierwszym meczem się nie wyspałem, ale, ale teraz z meczu na mecz jest coraz spokojniej. Ale i tak adrenalina poniosła chyba, nie? Tak. No ale to o tych twoich spotkaniach to jeszcze porozmawiamy. Natomiast nazwisko masz dobre do piłki. Piotrek, rodzina tak. Albo trenerzy Jackowie, rodzina jakaś czy nie? Nie. A jak wygląda twój normalny dzień? Masz czas na przyjemności? Nie wiem, konsola jakaś, czy coś innego, jakieś inne pasje? Trudno powiedzieć. Myślę, że nie. Myślę, że w ciągu tygodnia, czyli w tym czasie, gdzie się uczę, gdzie mam szkołę, bo jeszcze do szkoły chodzę. Chodzisz jeszcze? Tak, jeszcze chodzę. No to myślę, że może między szkołą a treningiem znajdzie się jakaś godzinka, ale to są wyjątki, takie dni. A jak wygląda taki twój dzień klasyczny, powiedzmy? Czyli co, wstajesz, nie wiem, 7 rano, nie wiem, jeszcze śniadanie, idziesz do szkoły, potem na trening, czy jak to wygląda? Klasycznie. 6:30 wstaję. 7:30 lekcje. W ciągu lekcji, czyli od tej 7:30 do tej 16:00 jest trening między. A, okej. Okay. Jestem tam 2 godziny treningu. Potem po szkole 17:30 załóżmy zespół. No i czasami jest, dajemy trzeci trening po południu, po treningu. Czyli wracasz do domu, nie wiem, o której? O 20:00? Nie, 22:00. Takie godziny. No to faktycznie, no to nieźle to wygląda. A rośniesz dalej? Rosnę. Ile masz teraz wzrostu? Znowu 90 to jest minimum. Okej, okay, a but? Rozmiar buta? Piłkarski rozmiar 42,5. A, no to chyba jeszcze urośnie, może tak być. A co do diety, jakaś jest specjalna w twoim wykonaniu, czy z racji właśnie tego, że jeszcze się rozwijasz, rośniesz, jesz wszystko? No już staramy się oczywiście ograniczać cukry, tak, itp., itd., ale jeszcze jem jak ludzie w moim wieku. Niedziela schabowy, rosół, tak? Po meczu, tak, klasyka, tak, rodzinny obiad. Tak. Dobrze, a w szkole masz luzy z racji tej twojej kariery teraz, która się rozpoczyna? Myślę, że nauczyciele niektórzy wiedzą i myślę, że przymykają oko. Czyli masz delikatnie tam łatwiej, że na przykład masz nieobecności usprawiedliwione, tak? Tak. Okej, tak. Dobra. A dziewczyny zwracają uwagę na ciebie już, że jesteś tam, nie wiem, szkolną gwiazdą czy coś takiego? Tak. Zdarzyło się. Okej, no to są plusy właśnie. Będziesz miał tatuaż, bo piłkarze nie w twoim wieku, tylko piłkarze mają swoje oczywiście jakieś tam tatuaże, rytuały. Widziałeś jakiś ciekawy tatuaż u kogoś? Albo ten właśnie rytuał przeze mnie wspomniany, nie wiem, w szatni? Mam, tak, rytuał mam. Mhm. Jaki jest? Całe słupki przed meczem. Okay. Poprzeczki nie. Poprzeczki nie, modlę się oczywiście, jak się drugiego modlił po prostu przed meczem w szatni i na boisku. I prawą nogą na boisko wchodzę. Zawsze. A z tatuaży? No to myślę, że Ederson, bo jest moim idolem. No to albo
tutaj z tej strony tą emotkę. Szyja od razu? Tak, tak. O, emotka albo tutaj na szyi. O, ciekawe co rodzice na to, no ale dobra, jeszcze trochę czasu masz. Tak. Dobra, przejdźmy już do tych piłkarskich rzeczy. Jak to się stało w ogóle, że zacząłeś bronić? No pewnie już to słyszałeś milion razy, ale to ja ci trochę podpowiem. W momencie debiutu miałeś 14 lat, 7 miesięcy, 10 dni. Do tej pory 7 pełnych meczów, 9 straconych goli i 1 mecz na 0 z tyłu. I z ciekawostek najstarszy gracz trzeciej ligi grupy drugiej, czyli twojej, ma, wiesz ile lat? 44. No być może, bo może już się coś zmieniło, pisałem to jakiś tydzień temu. A wiesz kto to jest? Nie. Bartosz Ława, Pogoń Szczecin, Pogoń 2 Szczecin. 43 w tym momencie, kiedy to pisałem. Może miał urodziny przez ten czas, nie wiem. Ale rozumiesz różnicę pokoleniową. Więc jak to się stało, że zacząłeś bronić? Od samego początku, tak? No tak, kiedy miałem, po skrócie. Kiedy miałem 8 lat. No to 8 lat miałem. Graliśmy turniej. Jeszcze grałem w Akademii Piekarskiej Lech Gdańsk. Mieliśmy turniej i bramkarz dostał kontuzji. Wszedłem na bramkę, zagrałem tam dwa mecze, spodobało mi się. Bo nie byłeś na bramce, tak? W sensie wtedy... Nie. Byłem pomocnikiem. Takim, no, w środku pola biegałem, małym skrzatem. Potem na bramkę wszedłem na dwa mecze. Moja mama pojechała z turnieju, bo nie chciała, żebym grał na bramce. Stresowała się, nie wiem, piłką dostanę, tym podobne. Spisałem się podczas tych dwóch meczy. No i z turnieju na turniej trener brał mnie na bramkę. Ja byłem wyższy z moich rówieśników, więc dawałem radę. I jakoś tak zostało do teraz. No tak, a Gdynia już? Że tam skoczyłeś do bramki? Jak się stało? No przez kontuzję, tak? Myślę, że Matiego. I przez moje przygotowanie, tak? Bo jakby nie był przygotowany tak jak wtedy, to myślę, że bym nie dał rady. Okej, czyli chcesz powiedzieć, że sobie zapracowałeś troszkę w tak wczesnym wieku na szansę. Myślę, że tak. Tak. Ale może nie każdy wie, teoretycznie 14-latkowie nie mogą grać z seniorami. Potrzebna była zgoda zarówno rodziców, popraw mnie jak coś pomylę, lekarza, pomorskiego ZPN i PZPN, dodatkowo musiałeś zagrać w kadrze. Udało się to, to już wiemy, ale rodzice nie bali się, że ktoś ci zrobi krzywdę na tej bramce. W ogóle, wiesz, no tutaj młody chłopak, a tu seniorzy, stare chłopy, które po prostu, wiesz, tłuką się na żyletki na boisku i tutaj młody chłopak jeszcze z aparatem na zębach. Ja bym się bał na miejscu twoich rodziców. Nie, mama się bała bardzo. Tata z większym, myślę, że z większym luzem, ale mama się bardzo bała. A ty sam przed meczem no, wspomniałeś, że się stresowałeś, ale chyba się nie bałeś, tak? Nie, bać się nie bałem, no bo jak się ma takich obrońców, to nie mogę się bać. stres był przed Bałtykiem. Później już z meczu na mecz, tak jak mówiłem, to już schodziło ten stres. No, teraz wyszedłem na arkę z pierwszoligowcem, chociaż z sparingu też można, bo ty się z sparingu, ale z pierwszoligowcem i na pełnym ludzie wchodzę. To trzeba chyba to mieć, bo pozycja bramkarza to bardzo odpowiedzialna sprawa. Jeden błąd i zawalasz mecz. Wiadomo, musisz dyrygować obroną. No i jak ci to wychodzi? Czy drzesz się na tych obrońców swoich? Czy raczej tak, nie wiem, spokojnym tonem do nich mówisz? Jak to wygląda? Nie. W komunikacji między mną a tą obroną, czyli starszymi ludźmi, jest koleżeńska, czyli mogę się na nich wydrzeć, przejść w lewo, przejść w prawo, jakieś tam informacje do nich, oni to akceptują, oni też do mnie gadają, bo bardzo lubię, jak obrońca do mnie rozmawia cały czas. I to nie ma problemów z naszą komunikacją, nie jest to na perpan, na przykład z Krzysiem, który ma 40 lat. A jak sam mówisz, bo czytałem wywiady z tobą, bramkarz musi być pozytywnym wariatem, musi mieć to coś, musi to czuć i czerpać z tego frajdę, bo są pewne aspekty, których nie da się wypracować. Jesteś wariat? Jestem wariat. Na boisku? Na boisku i też poza nim. Tak? Okej. Okay. No to co takiego masz, że uważasz siebie za wariata na boisku na przykład? Na boisku? Są sytuacje, gdzie
nie Boże, włożę rękę tam, gdzie nikt nogę. Mm-hmm. Wiesz, można tak powiedzieć. Mm-hmm. Aktywny jestem strasznie w bramce. Tutaj gadam, wiesz co chodzi. Mm-hmm. No i pewność siebie to widać mi daje, że jestem wariatem. A w szatni coś robisz? Czy na razie cicha myszka taka? No już coraz więcej gadam. Mhm. Ale no, nie mogę się jeszcze wychylać przy takich zawodnikach obok. Okej. Okay. No jeszcze jeden cytat z ciebie. Komunikacja, decyzyjność, gra na linii, gra w powietrzu i gra nogami to twoje dobre strony. Czyli wychodzi nam kompletny bramkarz praktycznie. Lewa noga jednak służy tylko do wsiadania do samochodu. Dalej tak jest? Myślę, że już nie. Już jest na pewno progres, bo skupiliśmy się na tym aspekcie w ostatnim czasie. Więc mogę powiedzieć, że idziemy do przodu z tą lewą nogą. Czyli jakby pracujesz nad tym i nad czymś jeszcze dodatkowo, co nie wiem, coś nowego wskoczyło na twój warsztat? Nowego nie, tylko na przykład wysokie interwencje pracuję na tym, żeby jeszcze bardziej docisnąć śrubkę w wysokich interwencjach, czyli w tych high save'ach. Mhm. Jakaś boiskowa sytuacja, którą pamiętasz? Z meczu jako... No teraz już jak zagrałeś te spotkania, no. To myślę, że interwencja z Bałtykiem, to okienko. Mhm. I cały mecz z Zawiszą. Pamiętasz? Cały mecz? Tak. O, to ciekawe. Dlaczego? No, bardzo był przeciwnik z taką historią. Z obozą historią, na trudnym terenie i no, myślę, że fenomenalny mój mecz. Mhm. Okej. Okay. W debiucie w reprezentacji do lat 15 z Irlandią, co zrobiłeś? To nie był debiut, Irlandia. Nie? Nie, okay. To już był trzecie spotkanie. Okay. No, trzykarne mówione. Trzykarne obroniłeś, przynajmniej to się zgadza. Tak. To jak już jesteśmy przy kadrze, no to Szczęsny czy Fabiański, a może Boruc? Szczęsny. Tak? Tak. Okej, okay. Czyli tutaj mamy wzór Wojtek, a dlaczego? Mój trener, bramkarski trener Łukasz, miał styczność z Wojtkiem w kadrach. Tam wojewódzkich. No i mówił, że mam bardzo podobny charakter do wojska. Wzbudzasz niemałe zainteresowanie w kraju i za granicą. No i co ciekawe, byłeś już na testach w Sportingu Lizbona, a tak naprawdę to trzeba powiedzieć Sporting Club de Portugal, tak to się poprawnie wymawia, czyli potocznie właśnie Sporting Lizbona. Z jakim skutkiem, co tam zobaczyłeś, co zrobiło wrażenie na tobie w Portugalii? Wrażenie na pewno przygotowanie techniczne każdego zawodnika w roczniku U19 oczywiście, bo w tym roczniku trenowałem. Z jakim skutkiem w ogóle te testy? Czy coś w związku z nimi dalej będzie, nie wiem, grane, jakiś transfer? Miejmy nadzieję, no jeszcze myślę, nie mogę zdradzać, ale chyba rozmowy są. Okej, okay, czyli pojechałeś jakby na razie tak, nie wiem, zobaczyć ośrodek, poznać teren i temat nie jest zamknięty. Tak, o, dokładnie tak. A jakieś inne kierunki jeszcze zagraniczne, nie wiem, Anglia czy coś? Jakieś zainteresowania? Są. Myślę, że nie mogę zdradzać, ale są. Okej, okay. No ale słoneczna Portugalia tutaj, myślę, że ciekawy kierunek. A Lizbona był czas, żeby coś tam zobaczyć, bo miasto piękne. Bardzo piękne, był czas. Jeden dzień wolny w sobotę, bo po sobotę nie grali sparingów ani nic, więc nie mogłem zagrać. Bo oni ligi już mają, bo oni mają przerwy zimowe ani nic. No to w sobotę miałem wolne i tam ze scoutem Sportingu zwiedzaliśmy całą Lizbonę. Ile tam byłeś, jak długo? Tydzień. A, no to takie trochę fajne wakacje. No dobra, Kuba, gdzie siebie widzisz w przyszłości? Myślę, że najpierw może Ekstraklasa. Nie wiem, czy tam za tobą nie jest przypadkiem coś związane z Lechią Gdańsk. Dobrze widzę? Mhm. Tak. Nie, to jest za mną? No, tutaj? No. Nie, tutaj jest Sporting właśnie. Sporting już jest. Dobra, bo widzę biało-zielone barwy, więc tak mnie tutaj naprowadziło to. Więc co dalej i jak to widzisz?
No myślę, że Ekstraklasa. Na pewno do zespołu, który młodych bramkarzy, stawia na młodych bramkarzy. Jakiś konkretny klub? No, zdradzać chyba nie mogę. Znaczy, może to być, co byś ty chciał, nie? Czy nie pytam o rozmowy. Czy też wolisz nie powiedzieć? Nie, wolę nie. Okej. Na pewno Ekstraklasa i później wyjazd na boiska Premier League i Serie A. Te dwa kierunki, i hiszpańska, te trzy. Może wcześniej przez Portugalię, nie? No, może tak być. Zobaczymy. Dobra, dzięki za rozmowę. Ze mną był Kuba Zieliński. No i co, życzymy powodzenia. Będziemy obserwować, co tam się będzie działo u ciebie. Dziękuję bardzo za rozmowę.